Dzień dobry. Malwina Wrotniak, bankier.pl. Witam Państwa bardzo serdecznie podczas Dnia Mieszkaniowego, pierwszego tego typu internetowego wydarzenia na łamach bankier.pl, którego kluczowym elementem jest debata o tym, co dalej z cenami mieszkań, w ramach której się widzimy i w ramach której o przyszłości rynku mieszkań będę miała przyjemność pomówić z moimi znakomitymi gośćmi, a są nimi pani dr Iwona Sroka, członek zarządu Mura Polesa. Dzień dobry. Pan dr Jacek Furga, prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Związek Banków Polskich. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jarosław Krawczyk, starszy specjalista do spraw PR z Oto Dom. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. I Michał Kisiel, analityk bankier.pl, mój serdeczny kolega, który na co dzień w redakcji zajmuje się rynkiem kredytów hipotecznych. Witaj. Dzień dobry. Drodzy Państwo, mamy do dyspozycji 90 minut i postaramy się tego czasu dotrzymać. Zgodnie z obietnicą, ostatni kwadrans, ostatnią część naszej debaty przeznaczymy na pytania, jakie skierowali do nas czytelnicy bankier.pl. Od kilku dni zachęcaliśmy ich do tego, żeby do Państwa skierowali swoje zapytania i podpowiedzieli nam, co jest dla nich w kontekście rynku mieszkaniowego szczególnie dzisiaj istotną kwestią. Ale zanim to, naszą dyskusję podzielimy na trzy zasadnicze części. Po pierwsze, zastanowimy się nad tym, jaki był, to chyba pytanie, które najczęściej wszyscy sobie dzisiaj zadajemy, jaki był efekt pandemii do tej pory względem rynku mieszkaniowego. Po drugie, to chyba jeszcze częstsze pytanie, co dalej z rynkiem mieszkań? A po trzecie, żeby trochę schłodzić tą gorącą zazwyczaj dyskusję o potencjale rynku mieszkań, spróbujemy zastanowić się nad ryzykiem, jaki dzisiaj wisi nad tym rynkiem i nad tymi, którzy czy to chcą się zdecydować na zakup nieruchomości, czy to chcieliby zdecydować się na kredyt mieszkaniowy. Na początku naszej debaty chciałabym podzielić się z Państwem swoim znaleziskiem, bowiem przed naszym spotkaniem wertowałam internet w poszukiwaniu ogłoszeń o kryzysie na rynku mieszkań. I jedna z redakcji z taką rozbrajającą szczerością, powiedziałabym, i dezorientacją podeszła do tematu, mianowicie pytając o kryzys na rynku nieruchomości, czy on jest, czy go nie ma, tak dosłownie brzmiał tytuł. I o tym chciałabym, żebyśmy teraz pomówili. Do każdego z Państwa będę kierowała podobne zapytanie. Najpierw do Ciebie, Jarku. Chciałabym zapytać Ciebie o to, jak Ty z perspektywy największej, najpopularniejszej wyszukiwarki serwisu z ogłoszeniami na rynku mieszkaniowym postrzegasz te ostatnie miesiące, czy w nas, jako poszukujących, czy to pod kątem zakupu czy najmu nieruchomości, coś się w tych ostatnich miesiącach zmieniło? No to trudno, z naszej perspektywy, trudno mówić o jakimkolwiek kryzysie, póki co, nie zapeszając. We wrześniu Oto Dom miał największą oglądalność w historii, co obrazuje, że Polacy szukają mieszkań i domów w dalszym ciągu oraz działek też bardzo często. Ten ruch we wrześniu był o 20% większy niż we wrześniu zeszłego roku. Natomiast myślę, że kluczowe nie jest ten ruch, ale to, jakich mieszkań i jakich nieruchomości szukamy, bo szukamy faktycznie nieco innych. Pytanie było o skutki COVID. Więc skupimy się może na tym ostatnim półroczu, bo faktycznie wtedy ta sytuacja była najbardziej dynamiczna. Przede wszystkim taki podstawowy element, którego nie było praktycznie chyba nigdy wcześniej. Zawsze było tak, że to mieszkania były najpopularniejszą nieruchomością. Mieszkania na sprzedaż to był najpopularniejszy typ nieruchomości, których szukaliśmy. Jeszcze na początku marca było to 51% wyszukań, 36% dotyczyło domów na sprzedaż. Okazało się, że wystarczył miesiąc, aby te proporcje się dokładnie zamieniły. 48% wyszukań to były domy, a 33% to były mieszkania. To mówimy o okresie jeszcze gdzieś tam kwietniowym, ale ta sytuacja utrzymała się aż do końca czerwca. W lipcu i sierpniu te proporcje się bardzo zrównały. We wrześniu, kiedy już dzieci poszły do szkoły, wydawało nam się, że życie będzie pomału wracać do normalności. Mieszkania znów zaczęły wychodzić na prowadzenie. No i co widzimy ostatnio? Ostatnie dwie niedziele to są w ogóle dni, kiedy szukamy częściej domów niż mieszkań.
znaczy częściej domów, o tak? A w ostatnie dwie niedziele szukaliśmy częściej domów niż mieszkań, czyli ten trend się odwrócił ponownie, pokazując, jaka ta sytuacja jest dynamiczna. Oczywiście to nie jest tak, że nie szukamy mieszkań, bo szukamy jak najbardziej, ale widzimy, że szukamy ich trochę większych niż do tej pory. Wcześniej minimalna powierzchnia najczęściej wpisywana to było 40%, potem 60%, w tej chwili znowu 40%, ale te 60-50-metrowe wyszukiwania prawie dorównują tym 40-metrowym. A to, co widzimy bardzo wyraźnie, to to, że potrzebujemy miejsca, gdzie, jak to mówię, można wyjść i bez maski pooddychać świeżym powietrzem, czyli krótko mówiąc ogródków, tarasów, balkonów. Ogródki kojarzą się z mieszkaniami na parterach, które zwykle nie były specjalnie popularne. W tej chwili widzimy wyszukiwanie mieszkań z ogródkami wzrosło o 147% rok do roku. Mieszkania z tarasami 137%, mieszkania z balkonami 88% więcej. Także widać, że naprawdę zaczęło to być dla nas bardzo istotne. Natomiast jeszcze mieszkań generalnie szukamy 18% więcej niż w zeszłym roku. Domów 48%, także to też obrazuje, jak to wygląda, jak ten przepływ klientów potencjalnych do domów się dokonuje. Natomiast największy wzrost, jeśli chodzi o typ nieruchomości, dotyczy działek na sprzedaż. 84% więcej Polaków, użytkowników Otodom wyszukuje działek na sprzedaż. To są dane oparte o 4 miliony unikalnych, realnych użytkowników Otodom z września. To, co jest ciekawe, to szukamy na przykład trochę większych mieszkań, natomiast nie szukamy ich w innych cenach, to znaczy te ceny maksymalne, które określają użytkownicy wyszukując mieszkania, są na tym samym poziomie co wcześniej, także nie jest tak, że w ślad za chęcią zakupu większego mieszkania idzie gotowość do wydawania większych pieniędzy na nie. Generalnie oczywiście te wzrosty cen mieszkań były bardzo duże w ostatnich latach. Na rynku pierwotnym to było 9% między 2016 a 2019 rokiem, na rynku wtórnym 22%. W ostatnim roku w zależności od rynku i miasta to było od 3 do 20%, także te ceny bardzo rosły. Natomiast te wzrosty, o których mówię, te z ostatniego roku, to właściwie były dokonane wcześniej, jeszcze przed marcem. W ostatnim półroczu, jak patrzyłem, średnia cena mieszkania zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym wzrosła wprawdzie, ale zaledwie o 1,5%, także jest to wyraźne wyhamowanie tych cen. A z tym, że szukamy częściej domów, koresponduje z kolei trochę wyższy wzrost cen domów. O 4% urosły ceny domów od początku roku do września. Oczywiście mówimy o cenach ofertowych, także na pewno będę ciekawy wypowiedzi też pani Iwony, jak to wygląda z ich perspektywy. No, moje doświadczenie było takie, że kiedy byłem u kilku deweloperów jeszcze niedawno, no to nie byli zbyt skorzy do opuszczania tych cen ofertowych. Myślałem, że może taki okres, że tak się słyszało, że wykończenie taniej, że garaż za darmo i tak dalej. No nie za bardzo to się w praktyce sprawdzało, przynajmniej w moim przypadku. Natomiast myślę, że te ceny ofertowe bardzo dobrze oddają trendy, które widzimy, czyli w ostatnim półroczu ten wzrost cen, do którego byliśmy przyzwyczajeni, tak naprawdę wysyłaliśmy wam do bankiera co miesiąc ceny mieszkań i co miesiąc były jakieś tam wzrosty. W tej chwili ten wzrost rozłożył się na 1,5% w ciągu aż 6 miesięcy, także można powiedzieć, że ceny trochę stoją. Ale podsumowując, na pytanie, czy COVID wpłynął na te nasze wyszukiwania, na zachowania konsumentów na tym rynku, rozumiem, że odpowiadasz pozytywnie. To znaczy wpłynął na to, że szukamy faktycznie zupełnie inaczej. Z punktu widzenia serwisu ogłoszeniowego, jakim jesteśmy, no to wpłynął nam na ruch właściwie bardzo dobrze, bo dużo więcej ludzi po prostu tych mieszkań szuka niż szukało do tej pory. Także z naszej strony trudno mówić o kryzysie. Pytanie oczywiście, na ile ten ruch u nas przekłada się na decyzje zakupowe, na ile po prostu ktoś, kto w tej chwili jest w mieszkaniu i słyszy zapowiedzi drugiego
takiego lockdownu i ewentualnego zakazu opuszczania tego mieszkania nie wchodzi do nas i nie szuka sobie hipotetycznego domu, bo może warto by było się za jakiś czas w takim razie przenieść, żeby tego typu sytuacje nas nie zaskakiwały. No tutaj nie jestem w stanie oczywiście powiedzieć, mówię o ruchu bardzo dużym, natomiast ruchu osób, które oglądają mieszkania, nie mówię o wartościach sprzedaży zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, bo myślę, że tutaj pozostali rozmówcy będą mieli pewnie bardziej aktualne dane. Bardzo Ci dziękuję. Pytałeś o ceny transakcyjne. Ja o nie teraz będę chciała zapytać Pana Prezesa Jacka Furgę. Panie Prezesie, opublikowaliście raport o rynku kredytów hipotecznych i o cenach transakcyjnych na rynku mieszkań za drugi kwartał tego roku, więc te dane, które szczególnie nas interesują. I we wstępie do tego raportu czytamy, że dość łagodnie ten rynek mieszkaniowy został potraktowany przez pandemię. Proszę powiedzieć o takich najważniejszych zdaniem Pana spostrzeżeniach, jakie płyną z Waszych badań a propos właśnie tego okresu, w którym mierzyliśmy się z lockdownem. Przede wszystkim to szok spowodowany nagłością rozwoju sytuacji i niepewność tego, co się wydarzy dalej, spowodowała, że no już pod koniec marca, ale kwiecień i maj były okresami takiego wyczekiwania, zamrożenia zachowań tych, którzy na rynku mieszkaniowym mieli jakiekolwiek plany wcześniej. Oczywiście od razu pojawiła się może nie perspektywa, co nadzieja, że w związku z pandemią możemy liczyć na to, że za chwilę ceny zdecydowanie spadną. Mówiło się o spadkach cen rzędu 10-15%, więc ci nawet, którzy byli gotowi nabyć mieszkania, czekali na ruchy, o których kolega Jarek wspomniał, a to, że to miejsca garażowe będą za darmo, a to, że to w zamian za zakup mieszkania coś innego się dostanie. Pamiętamy takie ruchy z roku 2009 po poprzednim kryzysie na rynku mieszkaniowym, na rynku hipotecznym, kiedy takie rzeczy miały miejsce, kiedy miejsce garażowe dostawało się za symboliczną złotówkę, a był jeden z deweloperów w Warszawie, który przy nabyciu dosyć atrakcyjnych apartamentów i zapłaceniu również za miejsce garażowe, fundował mały samochód na tym miejscu garażowym jako formę promocji i uznania dla potencjalnych nabywców. W każdym razie to, co przekazał kolega z Otodom, potwierdzamy również my naszymi obserwacjami z Amron. W tym raporcie, o którym pani redaktor była łaskawa wspomnieć, obserwowaliśmy tylko w drugim kwartale drobne wzrosty, ale obserwowaliśmy też pierwsze spadki cenowe. Dotyczyły one Wrocławia, dotyczyły one Krakowa, ale to były spadki kwartalne, czyli kwartał drugi do kwartału pierwszego na poziomie niecałego 1,5%, 1,1-1,3%, 1,1 to jest Kraków, 1,3 to jest Wrocław. W pozostałych lokalizacjach wzrosty, ale również takie na poziomie 1 z kawałkiem, z wyjątkiem aglomeracji katowickiej i Łodzi, gdzie te wzrosty były nadal spore, sięgały 3% w skali kwartału do kwartału. W relacji rok do roku nadal są to wysokie wzrosty. Warszawa ponad 10%, Wrocław około 8%, ale Łódź 21%, czy aglomeracja katowicka 23%, Kraków 12%, tak żeby dopełnić tą informację. Także cenowo niewiele się zmieniło, był pewien okres wyczekiwania i po 2-3 miesiącach, a tak de facto od lipca, sierpnia akceptujemy te ceny, z tym, że już tych wzrostów takich widocznych, jakie miały miejsce w poprzednich kwartałach, nie ma, jest stabilizacja. Przekłada się na te zachowania również to, że nasi potencjalni nabywcy i potencjalni kredytobiorcy podzielili się na dwie grupy, tych zamożniejszych i tych, którzy z inwestycją nie wiążą się na śmierć i życie, tak bym powiedział. To są ci, których stać na kredyty wyższe i tutaj widzimy wzrost zainteresowania kredytami o kwotach wyższych. Widzimy spadki liczby kredytów zaciąganych na kwoty 100 do 200 tysięcy, do 300 tysięcy, a największe wzrosty w grupie kredytowej powyżej 350, powyżej 500 tysięcy złotych kredytów zaciąganych w polskich bankach. I tutaj w ślad za tym pójdę od razu z informacją o tym, co się na tym rynku kredytowym działo w międzyczasie.
Więc spadki były istotne, bo począwszy od kwietnia, w kwietniu do marca 17, prawie 18%, w kolejnym miesiącu do poprzedniego miesiąca 9%, potem już spadek wyhamował do niecałych 5%, ale w sumie spadek czerwca do marca to było ponad 40%, akcja kredytowa była słabsza. Więc to jest istotna informacja, ale w lipcu już był znaczący wzrost, ponad 12%, w sierpniu lekkie wyhamowanie, a wrzesień, tak jak kolega z OTD wspomniał, już mamy wyniki wręcz powtarzające to, co się działo przed COVID-em. Zobaczymy, na jak długo ten entuzjazm wystarczy, no bo wrzesień był rzeczywiście miesiącem oddechu i wszyscy podeszliśmy po wakacjach i po urlopach, komu się wreszcie udało gdziekolwiek wyjechać, w lepszych nastrojach, ale to, co obserwujemy w tej chwili od tygodnia czy dwóch, może zdecydowanie te zachowania na rynku również kredytów mieszkaniowych i na rynku inwestycji mieszkaniowych zmienić. Ale to, tak jak mówię, na dzisiaj trudno wróżyć z fusów. Zobaczymy na żywym organizmie, jak nasi rodacy się zachowają w tym przypadku, jak te nowe obostrzenia zadziałają. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Za moment pewnie więcej o tej przyszłości powiemy. Póki co chciałabym zostać na moment przy rynku, na rynku kredytów mieszkaniowych i poprosić ciebie, Michał, o podsumowanie oferty banków. W jednej ze swoich ostatnich analiz pisałeś, i tu cytuję, raty hipotek niższe o 15% niż przed rokiem, obniżka stóp zamaskowała podwyżki marż. Czy to faktycznie takie wiodące wnioski, które wrzuciłbyś tutaj jako generalne podsumowanie tego ostatniego okresu na rynku kredytów mieszkaniowych? Myślę, że nie. Myślę, że podwyżki marż to jest trend długoterminowy. Obserwujemy go od ponad 2 lat, przyglądając się temu, jak zmienia się oferta banków. Natomiast to, co rzeczywiście zmieniło się w trakcie pandemii, to myślę, że można podsumować w 3 takich punktach. Po pierwsze, banki zaostrzyły politykę kredytową selektywnie w stosunku do niektórych branż. Kredytobiorcy, którzy pracują na przykład w branży gastronomicznej czy hotelarstwie, nie mogli liczyć na finansowanie w niektórych instytucjach i to różni mocno to załamanie, które obserwowaliśmy w tym roku od ostatniego zacieśnienia ostrego polityki kredytowej w roku 2008-2009, a więc, że dotknęło to pewne grupy przede wszystkim, a nie ogólnie kredytobiorców wszystkich. Druga sprawa to wyższe wymagania dotyczące wkładu własnego, a więc banki dosyć szybko zareagowały na nową sytuację i kilka instytucji zrezygnowało z akceptowania 10% wkładu własnego. To częściowo odwróciło się jesienią, ale na jak długo to zobaczymy. I wreszcie można powiedzieć, że istotną zmianą jest powrót do takich krótkoterminowych promocji na tymże rynku. Myślę, że to jest bardziej marketingowa otoczka sprzedaży, nie dostrzegana może przez klientów, ale zamiast manewrować cenami na stałe, banki decydują się coraz częściej na krótkoterminowe promocje, krótkoterminowe obniżki stawek marż. Prawdopodobnie również nie chcąc wprowadzać zmian na stałe w wyniku tej niepewności, która na rynku jest zdecydowanie widoczna. A więc wyższy wkład własny, ostrzejsze podejście do analizy kredytowej i pewien ruch, zwłaszcza widoczny jesienią na rynku pod postacią szeregu akcji promocyjnych. Myślę, że to są te rzeczy, które rzeczywiście mocno zmieniły się w trakcie pandemii. Natomiast podwyżki marsz oczywiście także, ale to jest trend, który obserwowaliśmy już wcześniej. Ty ten rynek kredytów mieszkaniowych obserwujesz od dawna. Chciałabym cię zapytać, czy to pierwsze półrocze tego roku faktycznie było w porównaniu do lat poprzednich takie wyjątkowe, szczególne, mocno inne niż wcześniejsze okresy?
Rynek kredytów hipotecznych, jeśli patrzymy tak produktowo, jest dosyć niemrawy, w cudzysłowie. W porównaniu z na przykład rynkiem kont osobistych czy kredytów gotówkowych, zmiany produktowe są stosunkowo powolne. Natomiast to, co widzieliśmy, zwłaszcza po marcu zaraz, to fala szybkich i radykalnych zmian w ofercie, a więc to zdecydowanie jest coś, czego nie obserwowaliśmy na tym rynku dosyć dawno. Wydaje mi się, że wspomniany przez pana doktora Furgę rok 2009 to jest najbliższy odnośnik, jeśli byśmy mieli spojrzeć w historię i zobaczyć moment, gdzie rzeczywiście na rynku tak szybko następowały zmiany. A więc to jest zdecydowanie ten charakterystyczny element dla ostatnich miesięcy. Bardzo Ci dziękuję. Chciałabym teraz poprosić o komentarz do tego ostatniego półrocza panią doktor Iwonę Srokę. Widziałam uśmiechy na wzmianki o promocjach deweloperów, które tutaj przedmówcy wymieniali. Jak z perspektywy pani branży to ostatnie pół roku minęło i jakie główne wnioski przychodzą na myśl, kiedy pani myśli o tym okresie pandemii? No właśnie, muszę powiedzieć, że jest to bardzo specyficzny rok. Wiele osób nie tylko związanych z branżą, ale no w ogóle z biznesem i życiem osobistym zresztą komentuje to tak, że dobrze by było w ogóle rok 2020 wymazać z kalendarzy i z historii, żeby po 2019 był jakiś bardziej pozytywny rok 2021. Ten rok jest tak specyficzny, że nawet ci wszyscy, którzy początkowo na rynku nieruchomości porównywali tę sytuację do kryzysu subprime'owego z 2008 roku, no mocno się mylili, bo jednak wiele czynników kształtuje zupełnie inaczej. I szczęśliwie dla naszej branży ta sytuacja jest ciągle dobra. Dobra, bo tutaj działają dwie takie silne siły. To jest popyt inwestycyjny, ucieczka przed utratą wartości pieniądza, przed właśnie zerowymi stopami procentowymi, przed niepewnością. Przede wszystkim ogromną niepewnością, którą przyniosła ta pandemia. Nigdy nikt z nas, myślę, że rok temu, nawet o tej porze, kiedy już gdzieś tam pierwsze symptomy gdzieś tam tego COVID-u były, a filmy tego typu katastroficzne to pewnie jeszcze z początku lat 2000 mogliśmy oglądać, nie pomyślał, że się za parę miesięcy znajdziemy w takiej właśnie no, bardzo dziwnej, bardzo specyficznej sytuacji. W związku z tym te wszystkie przewidywania, no, jak kulą w płot, mówiąc krócej, były trafione. Szczęśliwie branża nieruchomości od lat jest postrzegana jako taka bezpieczna przystań w okresie turbulencji bez względu na to, jakie źródła tych turbulencji są i wydaje mi się, że w tym momencie również to powiedzenie zadziałało. My byliśmy też w tym szczęśliwym momencie, że przez wiele lat wskaźniki, które kształtują zamożność społeczeństwa i taką stabilność gospodarczą, rosły i były bardzo pozytywne, a więc coroczne, średnioroczne wzrosty PKB, nawet mitygowane czy korygowane o inflację. Liczba średnich pensji, która jest potrzebna do zakupu takiego powiedzmy średniego mura polowego mieszkania 50-metrowego malała i to praktycznie to jest połowa tego, co było wymagane w roku 2008, bo wtedy było to blisko 200 średnich pensji, a na początku 2020 to było bodajże 90 kilka średnich pensji krajowych. W związku z tym no, te mieszkania stawały się coraz bardziej dostępne. W zestawieniu z tym, że również no, rosły wynagrodzenia, mieszkania drożały, ale drożały relatywnie wolniej niż te pozytywne wskaźniki bogacenia się społeczeństwa, o których mówię, no sprawiają, że w porównaniu z rokiem 2008 nie są to wskaźniki gorsze. I teraz przychodzi wielka niepewność, przychodzi pandemia, przychodzą najniższe stopy procentowe od czasów Bizancjum. No i oczywiście jest jedna grupa, która jest ograniczana właśnie dostępnością do kredytów, spowolnioną decyzją zakupu mieszkania, nawet chyba w minionym okresie bodajże WPPL i inne tego typu badania, które robiły media zajmujące się biznesem, wskazywały na to, że około 10-15% osób, które deklarowały chęć zakupu mieszkania, odkładają w czasie tę decyzję. I to nie tylko dlatego, że być może trudniej będzie zdobyć kredyt, jest wyższy wkład własny. To, co jeszcze pan doktor Michał Kisiel mówił, że banki są bardzo ostrożne, to ja jeszcze dodam do tego, że i wprowadziły różne ograniczenia, dodam, że również wydłużyły
proces rozpatrywania wniosków kredytowych. O ile wcześniej to było 2-3 tygodnie, to w tej chwili nawet do 3 miesięcy. W związku z tym deweloperzy, dostosowując się do tego, również wydłużyli czas między podpisaniem umowy rezerwacyjnej, która jakby rezerwuje mieszkanie dla danego klienta, daje mu w tym czasie możliwość załatwiania właśnie kredytu w banku, do nawet 3-4 miesięcy. Także tutaj wychodzimy naprzeciw tej specyficznej sytuacji. Ale właśnie, no z jednej strony ograniczyła się ta grupa klientów, która wcześniej chętnie i z większą łatwością brała kredyty, a z drugiej strony pojawiła się grupa klientów, czasami często mniej trochę nawet doświadczonych, ale która, szukając tej bezpiecznej przystani, wycofuje swoje środki z lokat bankowych. I tu rzeczywiście wiele źródeł mówi o takim, no, niespotykanym dotąd potężnym odpływie gotówki z lokat bankowych. Myślę, że część z tego jest lokowana właśnie na rynku nieruchomości, w tym na rynku nieruchomości mieszkaniowych. I właśnie tam ludzie poszukują, no, ochrony od utraty potencjalnej i no takiej faktycznej utraty wartości swoich pieniędzy. Także to są takie dwa nurty, które się ze sobą na pewno będą ścierać i one będą wpływały a na ceny, b na podaż, na kształtowanie przez deweloperów podaży mieszkań na rynku. Ten rok oczywiście na początku, jeszcze ja króciutko powiem, co się wydarzyło, przepraszam, że tak wydłużam, ale powiem, że deweloperzy od strony takiej biznesowej, bo też no, wszyscy byliśmy zaskoczeni, tak? Nie tylko jako klienci, konsumenci, ale no, prowadząc biznes, co będzie dalej, więc podjęliśmy szereg działań mitygujących, a więc optymalizowaliśmy harmonogramy realizacji projektów deweloperskich, robiliśmy rewizje w zakresie finansowania, również pilnowaliśmy bardzo koszty i ceny wykonawstwa materiałów budowlanych. Tutaj trzeba przyznać, że po tym okresie, no ja mogę powiedzieć, że te ceny można w tej chwili określić jako nieco niższe, a materiały budowlane są bardziej dostępne niż wcześniej. I takie podmioty, między innymi jak Murapol, które mają pełen praktycznie insourcing wewnątrz, na pewno lepiej obroniły się niż pewnie tysiące mniejszych podmiotów, które korzystają z pośredników, oddają marże i ta marża wypracowywana na działalności deweloperskiej, no, jest trudniejsza do obrony. A więc własna sieć sprzedaży, własny sales force, właśnie własny taki sales force, czy architekci, generalny wykonawca w grupie, w jakiś sposób no, ubezpieczył te trudne czasy, no, które jednak bardzo wpływają na marżę osiąganą przez deweloperów. To, co COVID sprawił i jakie są skutki dla deweloperów, króciutko jakby podsumowując, to na pewno staranność ofertowania, planowania swojej oferty, dociskanie w negocjacjach, na pewno pilnowanie marż, zamówień, cen materiałów, ale od strony popytowej produkt szyty na miarę i dywersyfikacja geograficzna. Sama spółka, którą reprezentuję, te 3 kwartały ostatnie zakończyła bardzo dobrze. Trzymajmy kciuki, żeby no te trendy utrzymały się dalej. Sprzedaliśmy 2140 mieszkań i przekazaliśmy naprawdę ogromną, gigantyczną liczbę lokali mieszkalnych, bo to jest 2480 w skali kraju. Dziękuję i cieszę się, że odniosła się Pani też do kosztów robocizny i do cen materiałów budowlanych, dlatego że na początku tego roku, zupełnie w pierwszych dniach stycznia, podczas jednej z debat, w trakcie których spotkała się Pani też z moimi redakcyjnymi kolegami, mowa była o przyszłości rynku mieszkań i zgodnie z tym, co też Pani dzisiaj mówi, wszystkie nasze prognozy dotyczące tego roku no właściwie wywróciły się do góry nogami. Wspominała Pani wtedy, że jeśli chodzi o stronę popytową, to jest ona długoterminowa i że jeśli miałoby się coś na tym rynku zmienić, no to między innymi za sprawą jakichś nieprzewidywalnych zmian wskaźników makroekonomicznych, z tym mieliśmy do czynienia, zmiany sytuacji na rynku finansowym, mieliśmy z tym do czynienia, czy właśnie jakieś modyfikacje, jeśli chodzi o koszty budowy i ceny materiałów budowlanych. Mamy więc jasność i dziękuję. I myślę, że postawimy tutaj kropkę. Tak jest i to ma Pani rację. To jest bardzo ciekawe, bo jakbyśmy się spotkali rok temu, to pewnie jakby wszyscy patrzyli na to, że rosną ceny robocizny, materiałów, bo jest ruch.
No tutaj też, jak powiedziałam, ta podaż jest trochę dostosowywana do popytu i nie patrzmy tylko na dużych deweloperów mieszkaniowych, ale też na tych mniejszych, których jest tysiące, którzy kupili grunt, którzy złożyli, mają pozwolenie na budowę, złożyli swoje wnioski na przykład o kredytowanie, o finansowanie do banków i pojawia się to wąskie gardło, tak? Czyli część z tych budów na pewno nie ruszyła i to nie jest jakaś tajemnica, tylko chyba jednak dosyć powszechna prawda. W związku z tym ten rynek wykonawstwa i materiałów budowlanych też to odczuwa. Dziękuję. Stawiamy kropkę i ruszamy w stronę przyszłości, bo to jest myślę to, co najbardziej interesuje naszych czytelników. Posłużę się cytatem. Zaprawdę powiadam wam, wszystko co idzie do góry kiedyś musi iść w dół. To komentarz jednego z naszych czytelników pod zapowiedzią tej debaty. Chciałbym państwa zapytać teraz o to, jak widzicie perspektywę przełomu tego i kolejnego roku, czyli kilka kolejnych miesięcy, które nas czekają. I tutaj może zaczęłabym od pani doktor. Chciałabym zapytać o popyt. Czy zdaniem pani trochę inni klienci będą teraz przychodzili z zapytaniami o nowe mieszkanie, mieszkania z rynku pierwotnego. Czy ta struktura popytowa ulegnie jakimś modyfikacjom w kolejnych miesiącach? I druga sprawa, czyli motyw, który już wcześniej się pojawiał, czy deweloperzy, czy można liczyć na to, że deweloperzy przygotują jednak jakieś promocje dla klientów w tych kolejnych miesiącach? No muszę uważać, co mówię, bo pani mi to za pół roku będzie cytowała mnie, czy się sprawdziło, czy nie. Te promocje są bardzo silne, widzą państwo po ostatnich miesiącach i właściwie mnóstwo deweloperów ruszyło bardzo szybko po lockdownie w taki mocny marketing, który między innymi przejawiał się nie tylko w właśnie jakichś upustach na miejsca garażowe, komórki lokatorskie, czy jakąś specjalną ofertą tych mieszkań, które mają ładne tarasy, czy ogródki na parterach, ale również z dostępem do klienta, czyli z wielką starannością budowanie bazy klientów poprzez organizację dni otwartych, poprzez mocny marketing w sieci. Taki digital marketing no, chyba dominuje w tej chwili we wszystkich formach promocji. Nie wiem, czy spośród dużych deweloperów jest ktoś, kogo nie ma na Facebooku, Instagramie, kto nie korzysta z informacji mobilowych, które są wysyłane do klientów czy nie zbiera formularzy, żeby się kontaktować z klientami, oferować im mieszkania. Więc jakby ten marketing jest tu bardzo intensywny w tych trudnych czasach, zwłaszcza, że część osób nadal pracuje i pewnie teraz od tygodnia jeszcze bardziej pracuje w domach i tak jak tutaj mój poprzednik powiedział, zwłaszcza w niedzielę siada sobie i wertuje i szuka różnych okazji, a te okazje to nie jest tylko właśnie niższa cena mieszkania, ale również ten dodatkowy gratis czy ten dodatkowa zachęta ze strony dewelopera do zakupu mieszkania. I jeśli chodzi o tę przyszłość, ja tutaj sobie przemyślałam kilka czynników, które będą kształtowały popyt i sytuację na rynku mieszkaniowym, czyli również cenową, podażową w najbliższych miesiącach przyszłości. I tutaj wydaje mi się, że jest kilka takich czynników. Pierwszy to wymienię właśnie taką awersję do ryzyka, czy może raczej to, że jest coraz większy odsetek klientów, którzy przesuwają, o czym już wspomniałam, decyzje zakupowe. Pytanie, szukają, tak jak właśnie tutaj mówił pan z firmy Oto Dom, szukają bardzo intensywnie, ale dłużej się zastanawiają, więc pytanie na ile będą odkładać na później tę decyzję, chociażby samo ryzyko utraty pracy może być takim czynnikiem, że ktoś wstrzyma się z decyzją dzisiaj, bo będzie się zastanawiał, na ile jego miejsce pracy jest stabilne, żeby potem utrzymać kredyt. Też powiem, że ten odpływ kapitału z lokat bankowych, o których mówiłam, jest największy w historii. On powoduje, że ten przepływ jest na rynek mieszkaniowy, ale często jest na te mieszkania, które są gotowe lub prawie gotowe. Więc ten nowy klient, to co zauważymy, też jest bez doświadczenia i niechętnie kupuje tak zwaną dziurę w ziemię, czy ten produkt, który dopiero będzie gotowy za kilka czy kilkanaście miesięcy. Rynek najmu krótkoterminowego i długoterminowego bardzo będzie rzutował i rzutuje na
sytuację na rynku mieszkaniowym, bo ten krótkoterminowy właściwie załamał się z dnia na dzień, w mojej ocenie no prawie, że przestał istnieć. Natomiast najem długoterminowy jest bardzo zdeterminowany sytuacją właśnie w świecie akademickim, czyli w zależności od tego, czy uczelnie się otworzą, czy studenci wrócą na sale wykładowe, czy na zajęcia praktyczne, tak będzie wyglądała nasza sytuacja. Czyli on jest zaburzony w tej chwili przez, w mojej ocenie, studentów i ta rentowność spadła dramatycznie. Zwróćmy uwagę, że wiele tych mieszkań było kupowanych właśnie w celu najmu dla studentów, dla przemieszczających się po kraju pracowników. To była taka bezpośrednia zależność. W związku z tym może być to zaburzone, bo nie ma najmu, a koszty trzeba co miesiąc ponosić, więc wiele osób, które jakby miało coś takiego w zanadrzu, być może będzie zwlekało, zastanawiało się, obserwowało, co będzie działo się na rynku akademickim. To też będzie miało przełożenie, w mojej ocenie przynajmniej, na popyt w mniejszych miejscowościach, ponieważ do tej pory obserwowaliśmy, że jednak po pewnym czasie, żeby przestać wynajmować, to czy studenci, czy młodzi pracownicy kupowali mieszkania w miejscu, gdzie wyemigrowali za uczelnią, za pracą, a w tej chwili, jeżeli jest to, pozostają na przykład u rodziców w domu i widzą, że można uczyć się czy pracować zdalnie, to być może właśnie wzrośnie popyt na mieszkania w tych ośrodkach podmiejskich bądź w ośrodkach no, w mniejszych miastach, gdzie jakby koszty utrzymania, życie jest po prostu tańsze. Jeżeli można zdalnie się uczyć, jeżeli będzie można zdalnie pracować, a jeżeli Państwo widzą, i tu Pan ze Związku Banków Polskich pewnie mnie poprze, właściwie gros sektora finansowego pracuje w tej chwili zdalnie. I pytanie, czy to zostanie na dłużej, nawet jeżeli ta pandemia przejdzie. Więc te czynniki są bardzo istotne i co tu jeszcze? No takie oczekiwanie w tej chwili wyższego standardu, to co obserwujemy, czyli klienci, którzy zgłaszają się i chcą zakupić mieszkanie, mają w tej chwili bardzo szeroką ofertę i właściwie chcą dodatkowo dostać lub w gratisie, lub dodatkowo mieć w ofercie mieszkanie, które ma smart home, czyli te wszystkie urządzenia do sterowania nie tyle z iPada czy z tabletu, ale takie, które umożliwią obniżenie kosztów energii, zużycia wody, sterowanie tym zdalnie, żeby po prostu oszczędzać i żeby mieć nowoczesne mieszkanie. Czyli wcześniej liczyła się tylko cena i lokalizacja. A teraz patrzą, jak wygląda elewacja, jak wygląda wyposażenie w takie właśnie nowoczesne technologie. No, my tutaj bardzo duży skok zyskaliśmy dzięki naszym udogodnieniom typu smart. O ile na początku roku to miesięcznie no to było jakieś powiedzmy 10-20 mieszkań, które sprzedawały się z tym systemem smart, to teraz jest to po prostu mniej więcej połowa, nawet do 150 mieszkań, które miesięcznie sprzedają się z systemem smart. Czyli jakby tutaj też ta świadomość, ale i wymagania klientów są zdecydowanie wyższe. No i wydaje mi się, że to są takie główne czynniki, które będą wpływały na sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w najbliższym czasie. Ja też powiem, że reprezentuję dewelopera, który ma taką ofertę chyba najbardziej odporną na kryzys, tak przynajmniej uważamy, bo nie są to mieszkania bardzo drogie, nie są to mieszkania takie butikowe, najbardziej mamy szeroką grupę docelową, do której trafiamy i grupę, która no chyba jednak w jakiś sposób nawet ograniczona przez właśnie system bankowy, przez te wysokie wymagania, no pozostała jednak na najszerszą i największą, więc sobie po prostu tu radzimy. I jeszcze ta dywersyfikacja geograficzna, czyli mówię w różnych miastach, w różnych regionach, bo jednak jesteśmy w kilkunastu miastach obecni na terenie całej Polski i o ile gdzieś jest nasycenie bądź jakaś tam troszkę gorsza sytuacja związana z rynkiem pracy, to można to w innym mieście nadrobić czy uzupełnić. Dziękuję. Nie mogę nie zapytać jeszcze o trochę dłuższą perspektywę czasową. Czy w związku z tym, że o czym mówił wcześniej choćby Jarek Krawczyk z Otodomu, szukamy trochę innych nieruchomości, szukamy tego ogródka, szukamy balkonu, trochę większej powierzchni. Czy można się spodziewać, że w dłuższej perspektywie sama charakterystyka tych inwestycji ulegnie zmianie i trochę inne budynki, mówiąc wprost, deweloperzy będą przeznaczali na rynek?
Być może tak. Ja muszę przyznać, że akurat my zawsze budujemy tak, że te partery to właśnie większość tych naszych inwestycji to jest nieduża liczba lokali usługowych na parterze, więc w ofercie są mieszkania z ogródkami i to, czym też się charakteryzujemy, to właściwie no już od dłuższego czasu mamy duże balkony i tarasy. Czyli nasze balkony to jest tak średnio od 2,5 do 4,5 metra kwadratowego, więc to są dosyć, to są spore powierzchnie, plus tarasy, które, czy takie lodże, które są przy niektórych inwestycjach, więc nie budujemy mieszkań, które mają włoskie tylko balustrady, czy nieduże balkony. Ale słyszałam o tym, pytałam nawet w naszym dziale sprzedaży, czy jest szczególne zainteresowanie właśnie tymi mieszkaniami z trawą, parterowymi. No muszę przyznać, że takich bardzo silnych tutaj trendów w tym zakresie nie obserwujemy. Natomiast zwykle, ponieważ budujemy mieszkania i osiedla wieloetapowe, to jest i plac zabaw, i teren zielony, i no, parking, więc no raczej nie budujemy plomby, gdzie takich rzeczy po prostu nie ma. Ale mają Państwo rację, też mi się wydaje, że ludzie zamknięci w mieszkaniach no, chcą mieć troszkę perspektywy, chociażby na tym balkonie, które przecież tak cudnie można sobie urządzić jako mały ogródek. Bardzo dziękuję. Będziemy się na pewno przyglądali tym ruchom na rynku deweloperskim. Póki co proponuję, żebyśmy przeskoczyli na rynek kredytów hipotecznych. Pana prezesa Furgę chciałabym zapytać o to, co kryje się pod ostatnio głośnym w kontekście Związku Banków Polskich pojęciem kredyt crunch i taką coraz głośniej komentowaną ostatnio perspektywą trudniejszego dostępu do kredytów hipotecznych. Słowem, czy ci, którzy planują zakup mieszkania na kredyt, powinni obawiać się, że o tego typu finansowanie w kolejnych miesiącach może być trudniej? Ten kredyt crunch oznacza ograniczenie możliwości banków emitowania kolejnych kredytów. Wynika to z tego, po pierwsze, że rentowność tej akcji kredytowej jest słabsza. Owszem, zgadzam się z oceną pana Kisiela, że rzeczywiście banki wykorzystały w ostatnich paru miesiącach te trzykrotne obniżenia stóp procentowych podstawowych przez Narodowy Bank Polski czy przez Radę Polityki Pieniężnej i przy okazji obniżania kosztów kredytów generalnych. To marża bankowa rzeczywiście o te kilkanaście, kilkadziesiąt punktów bazowych wzrosła, ale to jest jedyny w tej chwili stały przychód banków. Zmiany w regulacjach nadzorczych, ale i innych spowodowały, że wszystkie opłaty, które banki pozyskują od klientów, są niestety niezagwarantowane na stałe, bo każdorazowa wcześniejsza spłata kredytu przez klienta powoduje, że w przyszłości może się okazać, że znaczna część tych opłat będzie podlegała zwrotowi, więc to banki muszą już sobie kalkulować i uwzględniać w swoich rachunkach wyników. Do tego dochodzą niesamowite, jak na Polskę, najwyższe, jeśli chodzi o branże działające w Polsce, obciążenia fiskalne i parafiskalne, bo oprócz tego, że płacimy podatki, płacimy od paru lat tak zwany podatek bankowy, który wynika właśnie i zależny jest od aktywów, czyli od kwot udzielanych kredytów. I to jest, to nawet nie jest koszt uzyskania przychodu. Płacimy rosnące składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, które też nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. Więc jak popatrzymy na to, jaki jest efekt działalności bankowej, to dzisiaj można powiedzieć, co najmniej 38% przychodu trafia do tych instytucji regulacyjnych, nadzorczych, bezpieczeństwa i podatków, i do kasy Skarbu Państwa, co zdecydowanie wpływa na jakość tej naszej, może nie jakość, na rentowność tej naszej działalności. Do tego dochodzą dodatkowe ryzyka zlikwidowania przez te kilkoma laty bankowego tytułu egzekucyjnego. Powoduje, że to nasze ryzyko odzyskiwania należności słabnie. No i oczywiście kredyty frankowe. Fala korzystnych dla frankowiczów decyzji wyroków sądowych powoduje, że banki tworzą olbrzymie rezerwy na poczet ewentualnych przyszłych tutaj kosztów rozliczeń z obecnymi kredytowcami frankowymi. No, ta pierwsza sprawa państwa Dziubaków na szczęście to nie był taki akt jednorazowy i wszyscy okrzyknęli hura, wygraliśmy i tutaj banki są te złe i klienci, jak to zwykle są, byli wykorzystani
i banksterzy ich tutaj, że tak powiem, wykorzystują. Musimy myśleć o tym, skąd banki te pieniądze biorą. Biorą je z depozytów. To, o czym pani Iwona była łaskawa powiedzieć, te środki szybko maleją, więc jest to też kolejny czynnik na to, na wielkość środków będących do dyspozycji banków, bo przecież to z depozytów innych osób banki generują środki na kredyty hipoteczne. Także od tej strony ten kredyt crunch może się stać realny i może wpłynąć na to, że będą to kredyty, no jeśli będą, to będą zdecydowanie droższe i będą oferowane osobom dającym najwyższą tutaj najwyższy poziom bezpieczeństwa, czyli nie generujących kolejnych ryzyk i kolejnych potrzeb tworzenia kolejnych rezerw. Na dzisiaj nie wygląda ten rok źle, bo po 9 miesiącach mamy już udzielonych ponad 160 tysięcy kredytów. Jak odniesiemy to do wyniku ubiegłorocznego, kiedy udzieliliśmy łącznie 225 tysięcy kredytów i popatrzymy na skalę wzrostu akcji kredytowej w miesiącach sierpień, wrzesień, zwłaszcza wrzesień, to ja jeszcze miesiąc, dwa temu mówiłem, że osiągniemy na koniec roku co najmniej liczbę 190 tysięcy kredytów. Jestem teraz skłonny powiedzieć, że być może będzie ta liczba kredytów zmierzała nawet w stronę 200 tysięcy sztuk kredytów, a wartościowo wcale nie musimy być gorsi niż w roku ubiegłym, a to za sprawą szybko rosnącej średniej wartości udzielanych kredytów, to o czym mówiłem wcześniej. I nawiązuję do tego, co powiedziałem przed chwileczką, banki udzielają kredytów na większe kwoty osobom bardziej zamożnym, gwarantującym wyższe bezpieczeństwo i mającym wyższą wiarygodność finansową, czyli nie generującą ryzyka tworzenia rezerw w przyszłości. Także myślimy, że wartość kredytów udzielonych w tym roku powinna się zbliżyć do poziomu ubiegłorocznego, czyli około 60 miliardów złotych. To są dobre sygnały dla tych, którzy jeszcze w tym roku chcą się zmierzyć z inwestycjami mieszkaniowymi. Jak będzie w przyszłości, to zależy od tego, jak się będzie rozwijał problem kredytów frankowych, jaka będzie skala lockdownu i zobaczymy, jak to wpłynie. Trudno w tej chwili przewidzieć. Na dzisiaj ci, którzy w planach takich, no nie tylko do końca roku, ale myślę półrocznych, byliby zainteresowani kredytem, to na taki kredyt mogą liczyć. Słowem na odwrót od tego wzrostu podwyżek marsz, o którym wcześniej mówiliśmy z Michałem Kisielem, raczej klienci banków nie powinni liczyć. Myślę, że na dalszy wzrost marsz nie. Tutaj banki rzeczywiście te trzy obniżki stóp procentowych podstawowych wykorzystały. No ale to też jest, tutaj też liczymy i też nie chodzi o to, żeby tego klienta odstraszyć. Ta cena, która jest, myślę, dzisiaj dla kredytu długoterminowego jest ceną atrakcyjną. No oczywiście to wszystko się mierzy z tymi stopami, które są. Jeżeli nam Rada Polityki Pieniężnej za chwilę zrobi niespodziankę, to będziemy mieli problem nie tylko z tymi, którzy zaciągają te kredyty dzisiaj, ale z tymi, którzy zaciągali kredyty w ostatnich 3-4 latach, kiedy te stopy były rzeczywiście, znaczy nawet 5, kiedy te stopy były rzeczywiście niskie. Podsumowywaliśmy wcześniej raport zamykający drugi kwartał, ale z całą pewnością prowadzą Państwo już badania dotyczące kolejnych miesięcy. Ja jeszcze przez moment chciałabym zapytać Pana o ceny transakcyjne. Czy zdaniem Pana należy się spodziewać takiego przesunięcia reakcji rynku nieruchomości w czasie? Czy kolejne miesiące i nowe dane, które spłyną z tego rynku o faktycznych transakcjach, mogą pokazać, że rynek mieszkań jednak zareaguje mocniej niż się spodziewaliśmy, tylko później niż się spodziewaliśmy? Myślę, że nie. Odniosę się raz jeszcze do przykładu kryzysu subprime'owego. Przecież wtedy był to rzeczywiście kryzys i to był kryzys wynikający z akcji, który miał korzenie spekulacyjne na tym rynku. Inwestorów, którzy grali na wzrost cen, i te wzrosty, które w latach od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli od 2004 roku do 2007-2008, przekraczały 120-150% w niektórych lokalizacjach. I wtedy, ku zdziwieniu myślę wszystkich, reakcja wywołana wpływem kryzysu subprime'owego w Polsce sięgnęła obniżenia cen transakcyjnych w kolejnym półtora roku
nie przekraczającym 18%. Więc myślę, że ten wzrost, który obserwujemy w tej chwili od 2013 roku, stopniowy, ale uzasadniony wzrostami wynagrodzeń, uzasadniony wzrostami kosztów robocizny, materiałów budowlanych i tak dalej, to nie jest wzrost spekulacyjny. Owszem, każdy myśli o tym, że te ceny rosną i to sprzyja kolejnym inwestorom, ale to jest zupełnie inny charakter wzrostu cen niż ten, który obserwowaliśmy kilkanaście lat temu. Więc nie sądzę, żeby ta redukcja cen czy korekta cen miała miejsce. Wyhamowanie już obserwujemy. Jeżeli lokalnie rzędu, nie wiem, 3-4%, pewnie nie więcej jak, no to, nie, to będą, jeżeli będą, to będą to jednocyfrowe spadki i to będą też mocno uzależnione od lokalizacji, od jakości oferowanych mieszkań. Myślę, że tutaj się troszeczkę zmieniło w tej chwili też na rynku wtórnym, bo to ten obserwowaliśmy od paru kwartałów szybko wyrównujący poziom cen rynku wtórnego do rynku pierwotnego, a to za sprawą fliperów, którzy, że tak powiem, sztucznie, czy nie sztucznie, no po części sztucznie, tak, podnosili ceny na rynku wtórnym mieszkaniowym, ale to myślę, że jest osobny temat do rozmowy, więc nie chciałbym tego wątku w tej chwili wrzucać. Generalnie w mojej ocenie ryzyka przesunięcia w czasie znaczącej korekty cen nie ma. Bardzo dziękuję i bardzo chciałabym zapytać Jarka, przedstawiciela Autodom, czy się zgadza z tą prognozą i z tymi przewidywaniami. Czy na bazie analizy tych danych, które posiadacie, twoim zdaniem należy się spodziewać, że pewnego typu na przykład nieruchomości jednak skorygują swoje ceny i czy sprzedający zejdą z cen w kolejnych miesiącach? To się okaże, tak naprawdę zobaczymy. To co widzimy, to widzimy, że spadają ceny na przykład na rynku najmu, więc może to mieć też przełożenie na rynek zakupowy. W ogóle odniosę się może jeszcze do komentarza, który gdzieś tam kiedyś widziałem przy zapowiedzi naszej dzisiejszej debaty. Była mowa o tym, że tutaj będziemy, oto dom będzie próbował naganiać i mówić, że te ceny na pewno nie spadną i na pewno będą rosły. Więc gdzieś trochę nie do końca tak to wygląda. Jeśli chodzi o nas, to cena ogłoszenia jest taka sama, czy mieszkanie kosztuje 500 czy 300 tysięcy, więc nie mamy specjalnego interesu w tym, żeby te ceny rosły. Bardziej dzielimy się tym, co obserwujemy. Także na pewno nie dołączę do chóru mówiącego, że ceny na pewno nie spadną. Także nie będę wieszczył jakichś spektakularnych obniżek, bo tak naprawdę mało wiemy. No, rynek nieruchomości reaguje na problemy gospodarcze zawsze z opóźnieniem, kilkumiesięcznym co najmniej. No, na razie ta reakcja jest taka, że przestały te ceny rosnąć, tak jak mówiłem wcześniej. Natomiast no, nie skończyły się problemy, które nas czekają w związku z pandemią. Niektóre branże no, stoją w miejscu. Nie wiadomo, jak długo to potrwa, nie wiadomo, jakie będą skutki dla gospodarki. Być może to się odbije na rynku nieruchomości, ale o tym jeszcze do końca nie wiemy. No, mamy też przesilenie polityczne bardzo, bardzo mocne. Też nie wiemy, jak to będzie wszystko wpływało na całą gospodarkę, a wiadomo, że gospodarka znajdzie swoje odbicie w rynku nieruchomości. Z drugiej strony jest też tak, że no, inflacja jest bardzo wysoka i te nieruchomości i tak są zwykle bezpieczniejszą formą lokowania kapitału niż wiele innych instrumentów, które jeszcze przed nieruchomościami w razie czego, mówiąc kolokwialnie, oberwą. Wracając do pytania, które nieruchomości będą trzymały swoją cenę, a które niekoniecznie, tutaj też nie dam jednoznacznej odpowiedzi, ale dlaczego? Dlatego, że nastroje tak naprawdę się zmieniają. To ten przykład z domami i mieszkaniami. Jak jest, kraj się zamyka, szukamy domów. Jak się otwiera, zaczynamy z powrotem szukać mieszkań, więc długofalowo niekoniecznie te trendy będą się zmieniały, natomiast jeśli mówimy o najbliższych miesiącach, to bardzo możliwe, że będą się bardzo zmieniać. Myślę, że trwałą zmianą może być to, że będziemy dążyć do większych powierzchni, ponieważ wydaje mi się, że niezależnie od tego, kiedy pandemia się skończy, to praca z domu, praca w trybie home office prawdopodobnie będzie bardziej popularna niż była wcześniej. Pracodawcy myślę, że się przekonali, że firmy mogą funkcjonować, że pracownicy wcale nie tracą na
na wydajności i wydaje mi się, że nawet jeśli nie w takim pełnym zakresie, że pracując z domu non-stop, to będzie wielu takich pracowników, którzy niekoniecznie codziennie będą musieli jechać do biura, a to się może przełożyć chociażby na to, że będziemy szukać nieruchomości na przykład w mniejszych miejscowościach. Jeśli ktoś będzie miał rodzinę i będzie musiał pojawić się w biurze raz w tygodniu, to może będzie wolał większe mieszkanie za podobną cenę, za to w mniejszym mieście, gdzie te nieruchomości są tańsze. Już zresztą widać tego typu tendencje od jakiegoś czasu, że te wzrosty w małych miejscowościach są wyższe niż te wzrosty cen w dużych miastach. Te ceny się troszeczkę nie zrównują, bo te przepaście są jeszcze nadal bardzo duże. W małym mieście można kupić mieszkanie poniżej 5000 zł za metr. Natomiast wydaje mi się, że z jednej strony te nieruchomości w mniejszych miastach mogą zyskiwać na popularności i w związku z tym te ceny ich mogą iść trochę w górę. Z drugiej strony prawdopodobnie te centralne lokalizacje, czyli centra dużych miast, gdzie już jest drogo, one prawdopodobnie nie będą taniały, a przynajmniej nie w pierwszej kolejności, ponieważ to będzie zawsze centrum, zawsze znajdą się chętni do tego, żeby w nim mieszkać. Także wydaje mi się, że gdzieś tam te dwie bardzo rozdzielne i bardzo różne tendencje mogą zaważyć na cenach mieszkań. Na pewno możemy też spodziewać się wzrostu wartości domów. Już teraz widzimy, że tak jak w ostatnich latach domy drożały wolniej niż mieszkania, tak teraz drożeją już dzisiaj szybciej od mieszkań. Także myślę, że to jest taka trzecia tendencja, którą można będzie wyróżnić na najbliższy czas. Tylko tak jak mówię, podkreślam, trudno wyrokować, bo nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co będzie się działo w najbliższych miesiącach w całej gospodarce, jak wzrośnie bezrobocie i czy wzrośnie, jak będą radziły sobie firmy, czy ludzie będą zmuszani do sprzedania mieszkań i na przykład kupowania sobie tańszych, czy nie będzie takich sytuacji. Jest bardzo, bardzo wiele niewiadomych. No, dopóki się pandemia nie skończy, albo przynajmniej nie będzie mocno wygasać, no to trudno określić plany i prognozy nawet na najbliższe miesiące. Uprzedziłeś moje pytanie i moją prośbę o komentarz, o odniesienie się do słów pani doktor Iwony Sroki a propos tych mniejszych miejscowości. Myślę, że warto zaznaczyć w tym miejscu, że jeśli są Państwo zainteresowani cenami ofertowymi mieszkań, no właśnie nie w tych największych ośrodkach miejskich, ale też w mniejszych miejscowościach, to dzisiaj na łamachbankier.pl dzięki współpracy z Otodą publikujemy specjalny raport, w którym porównanie cen z 49 dawnych miast wojewódzkich, porównanie do poprzedniego roku i do okresu sprzed 2 lat, bardzo ciekawe wnioski pokazujące, że mamy do czynienia na tym rynku z tak naprawdę rynkiem ze zjawiskiem dwóch prędkości. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami, a w tym momencie chciałabym poprosić Ciebie, Michał, o komentarz a propos oferty kredytów mieszkaniowych po stronie banków, bo po tym trudnym okresie wiosennym wydawało się, że latem złapaliśmy już oddech i banki mimo pierwotnych zastrzeżeń, że tak się nie stanie, ponownie zaczęły otwierać swoje podwoje i wydawało się, że jest już łatwiej o kredyt mieszkaniowy. Tymczasem teraz w ramach tak zwanej drugiej fali epidemii niektóre instytucje już zapowiadają ograniczenie chociażby godzin dostępności, co może się potencjalnie przełożyć chociażby na możliwość umówienia się z doradcą, czy też zdążenia z całym procesem wnioskowania o kredyt. Czy ty spodziewasz się, że w tych kolejnych miesiącach może być znowu trudniej o kredyt mieszkaniowy? Myślę, że warto po pierwsze wspomnieć, że część banków nie zrezygnowała do tej pory z ograniczeń, które pojawiły się wiosną, a więc, że polityka kredytowa nie wszędzie została rozluźniona w tym okresie, nazwijmy to, oddechu pomiędzy falami. A możemy się spodziewać, że lada moment w gospodarce zmieni się wiele. Dzisiaj jest środa, my nie wiemy, które branże będą działać w poniedziałek przyszły, prawda? A więc wiemy już, że reakcja banków może być szybka i trudno jest spodziewać się, że kredytodawca będzie finansować klienta, który nie pracuje w danym momencie, a więc nie ma dochodów. Trudno jest ocenić, jakie są przed nim perspektywy, kiedy zacznie ponownie zarabiać. I spodziewałbym się,
drugiej fali takich ograniczeń, jeśli chodzi o kredytowanie lada moment, wraz za ograniczeniami w funkcjonowaniu części sektorów gospodarki. Zdecydowanie banki pokazały już, że są w stanie bardzo elastycznie, szybko reagować na zmianę warunków i to widzieliśmy wiosną. Natomiast na pewno kredyty w tej chwili są nieco droższe niż na początku roku. Z naszych porównań wynika, że w przypadku kredytów z 10% wkładem własnym, które są dzisiaj trudno dostępne, średnia marża jest wyższa o około 0,3 punktu procentowego, natomiast w przypadku kredytów z 20% wkładem własnym około 0,2 punktu procentowego. Średnia dla rynku, dla profilu, który śledzimy w ramach panelu HypoTracker. A więc już mamy do czynienia z droższym kredytem. Przy oczywiście niższych stopach procentowych ten wątek się tutaj już w dyskusji pojawił. Natomiast co do ograniczeń funkcjonowania banków, widać, że operacyjnie w niektórych bankach proces kredytowy się w cudzysłowie przytyka, a więc są instytucje, które potrzebują obecnie więcej czasu na przetworzenie wniosku, na wydanie decyzji. I jednocześnie obserwowaliśmy digitalizację kredytów hipotecznych przyspieszoną. W ostatnich miesiącach kilka instytucji ogłosiło nowe rozwiązania, jeśli chodzi o śledzenie procesu wnioskowania, a nawet o pewne etapy składania dokumentów. I myślę, że jest to szansa dla banków, by pokazać, że są w stanie dopasować się do bardzo specyficznych w tej chwili warunków i działać sprawniej, zwłaszcza, że obsłużyć popyt trzeba w warunkach, gdzie kanały dystrybucji klasyczne, fizyczne, placówki no, będą trudniej dostępne. Więc może banki wykorzystają to jako okazję do technologicznego skoku w dziedzinie, która do tej pory była nieco z tyłu, bo myślę, że kredyty hipoteczne jako taki skomplikowany, chyba najbardziej produkt bankowości detalicznej, no, nie weszły jeszcze do końca w świat cyfrowy. Są tutaj oczywiście pewne te ograniczenia prawne, ale no, trudno porównywać to z tym, co się dzieje chociażby w przypadku prostszych produktów depozytowych, gdzie jesteśmy prawie wszystko w stanie załatwić zdalnie, elektronicznie. Więc miejmy nadzieję, że ograniczony dostęp do banków nie będzie oznaczał zatorów na samym rynku kredytów hipotecznych w najbliższych miesiącach. Ale o kredyty będzie zapewne trudniej i z całą siłą się tutaj zgadzam z tym, co dr Fuga powiedział, że kredytobiorcy w dobrej kondycji, stabilnej, pracujący w branżach uznawanych za odporne na ten obecny kryzys pandemiczny, mogą liczyć na finansowanie, natomiast jest grupa, która w tej chwili będzie musiała nieco pewnie poczekać na to, aż się wyjaśni, w jakim miejscu jest gospodarka, czy możemy się już powoli żegnać z wirusem, który nam przemeblował życie w ostatnich miesiącach. A propos tego, czy poczekać, czy nie poczekać, dzisiaj od rana pytamy czytelników bankier.pl o to, czy te ostatnie miesiące, lockdown, pandemia spowodowały, że swoje wcześniejsze plany mieszkaniowe, czy to o zakupie, czy to o sprzedaży nieruchomości, przesunęli w czasie albo zupełnie odwołali. I podglądam właśnie tutaj wyniki tego naszego badania real time. Jak na razie 40% tych ankietowanych odpowiedziało, że odłożyło decyzję o zakupie bądź sprzedaży nieruchomości na później. Druga grupa to prawie 33%, które wskazuje, że lockdown czy pandemia nie wpłynęły na ich decyzje. Około 20% mówi o tym, że odwołało swoją pierwotną decyzję, oceniając, że ryzyko zmian na tym polu jest zbyt wysokie. Ja właśnie o ryzyku chciałabym jeszcze z Państwem w ramach takiej trzeciej rundy pytań podczas tej debaty pomówić, bo owszem, ja też spotkałam się z takimi zarzutami,
zapowiadano, że będziemy wieszczyć tutaj jak jeden mąż wzrosty na rynku cen nieruchomości i że tylko wokół tego tematu się skupimy, a myślę, że wyrazem jakiejś odpowiedzialności będzie powiedzieć też o tym, czy to aby na pewno jest dobry moment na decyzję w zakresie zakupu mieszkania czy kredytowania takiego zakupu, takiej transakcji. Michał, wynotowałam sobie tutaj takie pytanie, czy po frankowcach przyjdą covidowcy? To znaczy, czy spodziewasz się, że możemy mieć do czynienia z jakimiś przestrzelonymi decyzjami na polu kredytów mieszkaniowych w tych kolejnych miesiącach, że może zbyt odważnie konsumenci będą podchodzili do decyzji, przyzwyczajeni do tego, jak ten rynek wyglądał w ostatnich latach? Moim zdaniem trudno jest porównywać w ogóle przypadek frankowców z kredytobiorcami dzisiejszymi. Tam przed dekadą mieliśmy do czynienia z zupełnie innym produktem, a więc kredyty hipoteczne dzisiaj, które są dostępne na rynku, pozbawione są ryzyka walutowego, pozostaje ryzyko stopy procentowej, o którym dzisiaj zresztą już tutaj wspomnieliśmy. I przed przestrzeleniem chroni nas w tej chwili również postawa kredytodawców, a więc przy sytuacji, gdzie banki ostrożniej szacują zdolność kredytową, i to także widzimy w porównaniach no, chociażby rok do roku, które ostatnio publikowaliśmy na bankier.pl, że maksymalne DTI, które banki dopuszczają, poszło w dół o parę punktów procentowych, świadczy o tym, że trudno jest dzisiaj zakredytować się w cudzysłowie pod korek, nie bacząc na żadne inne okoliczności. Banki znacznie ostrożniej podchodzą do oceny ryzyka klientów. Oczywiście pozostaje pytanie, co ze stopami procentowymi w przyszłości. I jeszcze rok temu, gdybyśmy się spotkali, to myślę, że nikt z nas nawet nie wpadł na pomysł, że stopa podstawowa będzie na poziomie 0,1. Wygląda w tej chwili na to, że niskie stopy będą z nami na dłużej, ale w perspektywie dziesięcioleci możemy się spodziewać wzrostu oprocentowania kredytów hipotecznych, bo w górę pójdą wskaźniki, od których to oprocentowanie jest uzależnione. I to ryzyko oczywiście pozostaje. Będą jednak już wówczas na rynku także produkty ze stałą stopą procentową, być może na dłużej niż 5 lat, w tej chwili tylko takie widzimy. Przypominam, że w połowie przyszłego roku banki powinny już oferować wszystkie kredyty przynajmniej z okresowo stałą stopą procentową, chociaż spodziewam się, że ten termin może się jeszcze przesunąć jak premiera Cyberpunka, a więc że banki po kłopotach, które przed nami są na horyzoncie, kolejna fala pandemii, no, będą wnioskować o to, żeby ten termin jednakowoż ponownie przedłużyć. Ale będzie można no, kredyt refinansować lub skorzystać z przyszłości, z kredytów z okresowo stałą stopą i będzie nieco więcej możliwości uchronienia się przed nagłymi zmianami stóp procentowych. Ale to ryzyko nie zniknie, taki produkt, no, który dzisiaj jest dostępny na rynku, w zasadzie nie pozwala nam zupełnie się przed tym uchronić. Myślę, że warto w tym kontekście wspomnieć, że kredyty ze stałą stopą cieszą się rosnącym zainteresowaniem i przypadek ING Banku Śląskiego, w którym mniej więcej połowa nowo udzielanych kredytów to są kredyty ze stałą stawką przez 5 lat, sygnalizuje, że coś tutaj się zmienia, jeśli chodzi także o preferencje klientów, że są tacy, którzy są gotowi zapłacić nieco wyższe raty w imię spokoju ducha przez najbliższych kilka lat. Dziękuję. Czas naszej debaty nieubłaganie dobiega końca, dlatego prosiłabym Państwa o krótkie komentarze w tej ostatniej części. A o komentarz poprosiłabym teraz zarówno panią doktor Iwonę Srokę, jak i pana doktora Jacka Furgę. Chciałabym państwa zapytać o inwestycje na rynku mieszkań. Mieliśmy do czynienia z takim dosyć rozpędzonym zjawiskiem inwestowania na rynku mieszkaniowym. To się to, to
zrobił się trochę nasz sport narodowy, można by powiedzieć. I różni klienci po tego typu zakupy w takim celu sięgali. Jak oceniacie Państwo dzisiaj decyzje w tym zakresie? Czy to jest dobry moment na wyłapywanie okazji i wejście na ten rynek inwestycji mieszkaniowych, czy może niekoniecznie, choćby biorąc pod uwagę to, co dzieje się na rynku najmu, o czym też dzisiaj była już mowa? Kto z nas pierwszy? Wedle uznania. Dobrze, ja próbowałam się włączyć tam w tę dyskusję zgodnie z wcześniejszą prośbą pani redaktor dwa razy, ale niestety nie było mnie chyba słychać w ogóle, więc jakby ustosunkuję się do właśnie pana doktora wypowiedzi również w zakresie tego, jak wygląda proporcja między wpłatami gotówkowymi a kredytem. Ona się zdecydowanie poprawiła na korzyść gotówki, czyli jakby nasi klienci mniej kredytują się i od kilku lat, w tym roku właśnie, w okresie COVID-u bodajże w kwietniu, pękła ta proporcja 50%, czyli ponad 50% finansowania zakupu lokalu mieszkalnego pochodziło z wpłaty gotówkowej, a nie z kredytu, kiedy jeszcze 2-3 lata temu, zwłaszcza tam 2017 rok, to bodajże zaledwie około tam 30-32% stanowiła gotówka, resztę to jednak był kredyt. Czyli widać, że ten klient gotówkowy jest. Dwa są oczywiście, mówimy tutaj głównie o Kowalskich, którzy szukają możliwości jednak ulokowania swoich pieniędzy, które są na zerowym praktycznie rachunku, a za moment pewnie okaże się, że dopłacamy już do tego wszystkiego ulokowane. Jest ryzyko inflacji, jest ryzyko takie makroekonomiczne związane z dodrukiem przez państwo pieniędzy, obligacji, no jakby utraty wartości tego w czasie. No wszyscy, którzy obserwują, jak wygląda w tej chwili polityka makroekonomiczna, mogą czuć takie obawy. W związku z tym, no jeszcze raz powtarzam to, co mówiłam, no szukają możliwości dywersyfikacji swojego portfela i tam jakieś miejsce na pewno zajmują nieruchomości. Zresztą widać to również po komunikacji deweloperów z rynkiem. Bardzo dużo promocji jest właśnie dla takiego klienta inwestycyjnego. Nie mówię już o dużych globalnych funduszach, które ileś tam procent swoich funduszy no z definicji lokują na rynek nieruchomości i po prostu poszukują również nieruchomości mieszkaniowych, żeby takie pakiety kupować. Także wydaje mi się, że zgodnie ze starą zasadą, nie trzymaj wszystkich jajek w jednym koszyku, gdzieś tam część z tych jajek, że tak powiem, powędruje na rynek nieruchomości mieszkaniowych. Poza tym, jeszcze odnosząc się wcześniej do tego, co panowie mówili, czy dom, czy mieszkanie i w jaki sposób inwestować, wydaje mi się, że już wyszliśmy z tego, że kupujemy jedno mieszkanie, czy powiedzmy jeden dom, jedną nieruchomość na całe życie. Jakby w zależności, bez względu na pandemię, moje pokolenie przynajmniej, które się masowo w latach 90. i na początku lat 2000 wyprowadzało na tereny podmiejskie, bo dzieci były małe, bo marzył się właśnie domek z ogródkiem, no w tej drugiej dekadzie wracało do miasta, bo dzieci wyszły z domu i okazuje się, że zostaliśmy sami w dużym domu, niekoniecznie te dzieci chcą przyjeżdżać na noc, zostawać, traktować to jako rodzinny dom, bo same gdzieś tam już się polokowały, no i okazuje się, że być może wtedy lepiej mniej używać samochodu, nie stać tyle w korkach, mieszkać w centrum miasta. No teraz mamy odwrotny trend, tak jak pan tutaj z Otodom powiedział, no to może jednak skoro siedzimy ciągle w tym domu i pracujemy zdalnie, no to może jednak mieć kawałek swojej trawki i z powrotem wyjechać poza miasto czy na tereny po prostu podmiejskie czy wręcz nawet siedliskowe. Więc nie traktujmy tego, że to jest jakiś stały trend, że teraz wszyscy będą szukać domu jako alternatywę mieszkania. Wydaje mi się, że dorośliśmy już do tego, żeby po prostu zmieniać w zależności od etapu życia swoje lokum, ale mimo wszystko nie widzę trendu takiego, który jest w Europie Zachodniej, u naszych chociażby zachodnich sąsiadów, gdzie wynajmuje się mieszkania na życie. Różne są tutaj prognozy, że jednak ten segment ze względu na ograniczoną dostępność kredytów bankowych będzie rósł, czyli mieszkania na wynajem. No wiąże się to jednak w mojej ocenie z taką dłuższą zmianą mentalności w polskim społeczeństwie, które jednak nawet na kredyt, ale chce mieć swoje mieszkanie, a nie wynajmowane. No ciekawa jestem sama, jak COVID wpłynie na tę zmianę, czy ją przyspieszy, czy nie.
Być może do Europy Zachodniej jeszcze za moment wrócimy na etapie pytań od naszych czytelników, a póki co jeszcze prośba o komentarz do pana prezesa. Ja myślę, że to trzeba podzielić na kilka różnych przypadków, bo inwestowanie w rozumieniu dotychczasowym, czyli tego, co się działo w ostatnich kilku latach, zaciąganie kredytu, żeby kupić mieszkanie na wynajem, bo rentowność z najmu jeszcze pół roku temu, wszyscy się chwaliliśmy, wynosiła 5,5, 6,5, a czasami 7%. To na pewno nie jest ten etap i tutaj zaciąganie długu po to, żeby zarabiać na najmie, to na pewno w tej chwili nie jest dobra propozycja, ale jest duża grupa tych, którzy kupują to mieszkanie nie jako źródło przychodów w kolejnych miesiącach, ale jako formę zabezpieczenia lokaty właśnie przed inflacją, przed wzrostem cen i chociażby jako właśnie towar, który będzie nabierał na wartości i wtedy jak najbardziej tak. Tutaj w długim okresie czasu wartości rosną i myślę, że sytuacja mieszkaniowa w Polsce, ten deficyt, który mimo boomu mieszkaniowego od ostatnich 15 lat, nie, sytuacja mieszkaniowa się nie poprawiła. Liczba gospodarstw domowych się zwiększyła, sporo naszych rodaków wyjechało za granicę, ale ci, co zostali, już nie mieszkają w mieszkaniach trzypokoleniowych, tylko mieszkają dużo singli, jest wykorzystujących te mieszkania. I nie zapominajmy, że tych potrzeb mieszkaniowych będzie nadal więcej, bo przecież w najodważniejszych prognozach, o których mowa była w ostatnich kilku wystąpieniach, nie w ostatnim, bo ostatnio się o mieszkaniówce w ogóle w rządzie nie mówi, ale w poprzednich latach, to się mówiło nawet o liczbie nowych mieszkań potrzebnych do uporządkowania sytuacji mieszkaniowej w Polsce między 3,5 a 5,2 miliona nowych lokali mieszkalnych i domów. Więc popyt będzie, zapotrzebowanie będzie. Im będzie trudniej o kredyt, tym będzie większy popyt na mieszkania na wynajem, więc na pewno tak i myślę, że no, tak jak mówiliśmy wszyscy dzisiaj, trudno nawet po tym półrocznym okresie pandemii stwierdzić, w którą stronę to pójdzie, bo to zależy od tego, jak głównie z bezrobociem i z tym lockdownem gospodarki, bo tam w mieszkaniu na wynajem przynajmniej dwie strony od tego zależą, czy właściciel ten, który zaciąga kredyt, będzie miał pracę, czy będzie w stanie spłacać, ale jest ten jego najemca, który czy będzie miał pracę, czy będzie mógł na przykład zabezpieczać spłatę kredytu, bo niezależnie od tego, czy właściciel, inwestor będzie miał pracę, czy nie. Więc jest to dosyć skomplikowany instrument w tej sytuacji. Natomiast ja należę do grona optymistów i również zwolenników własności murowanej, więc jeżeli ktoś nie wchodzi w zbyt duże ryzyko i na 90% LTV, to myślę, że warto się zastanowić, lokata w nieruchomości jest opłacalna. Wspominał Pan o tym, że będzie to dla części osób szansa na ucieczkę przed inflacją. Jaki warunek musi być spełniony, żeby ta nieruchomość faktycznie przybierała na wartości, a nie zdarzyło się odwrotnie, skoro już rozmawiamy o ryzyku? No w tej chwili to już to, o czym pani Iwona mówiła, to są mieszkania już tej nowej generacji, no te, które będą zyskiwały. Na pewno wchodzenie dzisiaj w rynek wtórny właśnie w tej formule zyskiwania na wartości nie ma sensu. Natomiast właśnie takie smart home czy inne rozwiązania, dobra lokalizacja i na pewno te mieszkania z wyższej półki to są te, które zapewnią, że będą one nabierały na wartości i będą możliwe do, że tak powiem, zmonetyzowania w bliższej lub dalszej przyszłości. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, musimy przejść już do ostatniej części naszego spotkania, czyli do pytań od czytelników. I tutaj kilka z nich zupełnie różnych światów chciałabym postawić z gorącą prośbą, żebyście Państwo zgłaszali się do odpowiedzi, jeżeli będziecie chcieli temat skomentować. Mowa była przez moment o fliperach i ten wątek myślę, że możemy przez moment rozwinąć. Jeden z czytelników bowiem kieruje do nas pytanie, jaki jest wpływ fliperów na zmienność cen mieszkań w dzisiejszych czasach? Nie wiem, czy pan prezes zechce kontynuować ten wątek? Ja myślę, że w dzisiejszych jest mniejsza, bo chyba ta aktywność fliperów od paru miesięcy osłabła, przynajmniej nie widać ich na rynku. Ale jak przyglądałem się paru takim transakcjom opisywanym przez potencjalnych najemców, bo większość potencjalnych nabywców od fliperów tych mieszkań, no to też zależy od tego, kto się tą działalnością zajmował. Ale to było takie sztuczne, mocno sztuczne podciąganie cen na rynku wtórnym, to o czym mówiłem wcześniej. Czasami były to rzeczywiście solidne podmioty, które dokonywały generalnych remontów, ale czasami ograniczało się to do odmalowania i odświeżenia ścian w mieszkaniu i mając umowę przedwstępną
z prawem do odstąpienia od sprzedaży innej nieruchomości, ceny zwiększały się o kilka do kilkunastu procent w relacji do tego, czego oczekiwał dotychczasowy właściciel tej nieruchomości. Więc tutaj akurat ja patrzę na to, krytycznie podchodziłem do tej formy biznesu, ale to jest mój osobisty pogląd. Dziękuję. Pani Iwona się zgłaszała, widziałem, że... Tak, nie wiem, czy mnie słychać. Tak, znaczy na rynku pierwotnym rzeczywiście taki trend był kilka lat temu, wtedy kiedy bardzo dużo było takich ofert ze strony deweloperów z rynku pierwotnego typu 10-90, potem 20-80, ale zwłaszcza wtedy, kiedy 10% płaciło się na początku, na etapie przysłowiowej dziury w ziemi albo no w ogóle jakby startu budowy, a dopiero po dwóch latach te 90%. I rzeczywiście dynamika wzrostu cen była taka, że ci no, spekulanci na tym rynku, czy fliperzy, tak jak to Państwo nazywacie, no po prostu na koniec odsprzedawali mieszkanie, realizując zysk. No, nie jest to pewnie nic strasznego. Wydaje mi się, że w tej chwili po pierwsze bardzo wielu w ostatnich latach, dwóch latach deweloperów wyszło wobec takiej oferty, nie ma takiej oferty. Tutaj Murapol jest tego przykładem, że praktycznie kiedyś też żeśmy dominowało to jakby w naszej strukturze, teraz zero, praktycznie nie ma. Widziałam, że jest kilku dużych deweloperów, którzy coś takiego zaczęli w tym roku również oferować, natomiast ryzyko jest dużo wyższe, ponieważ przy tak dużej niepewności, no pytanie, czy oni się wywiążą potem z tej transakcji, tak, z tej zapłaty, czy odsprzedadzą, no bo jednak ceny, tak jak mówimy, no, dynamika zmalała, stanęła, natomiast no, to jest zawsze z taką chęcią zarobku na dynamice cen i no, lepsze chyba na spokojne czasy, tak? Na takie, kiedy gospodarka się rozwija, jest spokojniej niż w takim okresie niepewności. Także dla obu stron, w mojej ocenie, ten rynek no, jest bardziej ryzykowny i chyba jednak mniejszy niż kiedyś. Dziękuję. Pada pytanie o rynek warszawski. Czy należy się spodziewać, że on będzie zachowywał się trochę inaczej niż inne rynki lokalne? Czy to w odniesieniu do rynku pierwotnego, czy rynku wtórnego? Jarku, może podzielisz się obserwacjami a propos stolicy na podstawie waszych badań? Tak, jasne, nie ma problemu. Ja się tylko najpierw jeszcze może odniosę do tego, co pan Jacek powiedział o tym, że jeśli gramy na wzrost wartości nieruchomości, to tylko i wyłącznie na rynku pierwotnym. Nie jestem do końca pewien, ponieważ w tych samych lokalizacjach czasami jednak na rynku wtórnym mogą się zdarzyć mieszkania dużo tańsze niż nowe mieszkania deweloperskie. One są właśnie nierzadko do remontu i do takiego generalnego remontu nawet, natomiast tego typu okazje się zdarzają i po takim remoncie, wracamy trochę do fliperów, ale po takim remoncie można zamieszkać lub odsprzedać takie mieszkanie z zyskiem. Natomiast wracając do tej Warszawy, bo o to było pytanie, no to co widzimy w tej chwili, co najbardziej Warszawę wyróżnia na tle innych miast, to niestety największy spadek cen najmu mieszkań, bo ceny zakupu nadal rosną tak jak wszędzie, albo przynajmniej stoją w miejscu w ostatnim półroczu, zależy czy patrzymy na pół roku czy na rok. Natomiast jeśli chodzi o ceny najmu, to w Warszawie faktycznie widzimy, że rok do roku średnia cena mieszkania spadła o 17%, przy czym i to jest najwyższy wynik w całej Polsce, przynajmniej z tych miast, które obserwujemy. Przy czym warto dodać, że zmieniła się też struktura mieszkań na rynku ze względu na zarówno studentów, którzy wrócili do domu, jak i ze względu na pracowników zagranicznych, jak i na także mieszkania wynajmowane dotychczas na doby, a w Warszawie, w Krakowie i w Trójmieście było ich również bardzo dużo. To ta struktura zmieniając się sprawiła, że no, w naszej ofercie w tej chwili można znaleźć o 60% więcej mieszkań jednopokojowych i o 33% więcej mieszkań dwupokojowych, więc to są mieszkania z natury tańsze, więc mówiąc o średniej cenie mieszkania na wynajem, trzeba to wziąć pod uwagę, że niekoniecznie te same mieszkania obniżyły cenę o 17%, tylko o 17% spadła średnia cena warszawskich mieszkań na wynajem i z tym uwzględnieniem faktycznie można tak powiedzieć. Natomiast rozmawiałem z kilkoma
osobami też, także z firmami, które zajmują się najmem na większą skalę i faktycznie warszawskie mieszkanie, które można było wynająć za rok temu za 2000, w tej chwili można to zrobić o 200-300 zł taniej. To są wiadomości bardziej takie zasłyszane z rynku, natomiast tak się to przedstawia. Jeśli chodzi o sprzedaż, to w Warszawie w ostatnim miesiącu nie widzę żadnych zmian. Natomiast jeśli chodzi o zmianę rok do roku, właśnie w tej chwili to sprawdzam, dlatego tak błądzę wzrokiem, 7% wzrosły ceny na rynku wtórnym w Warszawie, przy czym to jest wzrost roczny, a w ciągu ostatniego pół roku te ceny stoją w miejscu, nie tylko w ostatni miesiąc, ale również w marcu kosztowały tyle samo, co obecnie. Na rynku pierwotnym, i to też nie jest jakieś tam duże zaskoczenie w sumie, tendencja jest nieco inna, ceny wzrosły o 3%, a w skali rocznej o 20%. W ogóle mam wrażenie, że w ostatnim czasie deweloperzy byli mniej skłonni do obniżania tych cen, już mówię o skali całego kraju, niż osoby, które chciały sprzedać mieszkanie na rynku wtórnym. Co nie znaczy, że wszędzie te mieszkania z rynku pierwotnego są droższe, bo zdarzają się zarówno miasta, jak i lokalizacje, że ten rynek wtórny jest właśnie droższy od pierwotnego. Także no, trudno mówić tutaj o jakiejś regule, bo każdy rynek jest trochę inny. W przypadku warszawskiego wygląda to tak, że te ceny bardziej się zmieniły na rynku pierwotnym. Dziękuję, Jarku. Czy ad vocem pani doktor Iwona Sroka chciałaby skomentować jeszcze ten warszawski stołeczny rynek? No, my mamy doświadczenia, tak jak mówię, no, w całej Polsce i wydaje mi się, że podobne trendy można zaobserwować na różnych rynkach. Także no, na razie tutaj jakby specjalnego komentarza do rynku warszawskiego no, w mojej ocenie nie będę miała. Dziękuję. Idźmy zatem dalej, bowiem pojawia się pytanie może mało spodziewane. Czy oczekują Państwo krachu na rynku nieruchomości biurowych i jak taki krach mógłby wpłynąć na ceny mieszkań? Ciekawa korelacja, muszę przyznać. Pytanie pewnie wychodzące od tego, że jest nas w biurach po prostu mniej, jesteśmy tam rzadziej. Znaczy, a koniec. Jeden wątek to ten, który już poruszyłam i tu nie chcę się powtarzać, czyli jednak tego, że część ludzi zostanie na pracy zdalnej na pewno w przyszłości, no bo to gdzieś już się sprawdziło i szczególnie ten rynek finansowy obserwuje, ale mimo wszystko ludzie chcą wracać do biur i będą chcieli wracać jak najszybciej, jak tylko się ta pandemia skończy, bo nie ma w mojej ocenie na dłuższą metę lepszych możliwości, żeby tworzyły się nowe idee, żeby no, praca miała dynamikę, niż po prostu współpraca razem w jednym miejscu, czy nawet bym powiedziała, no, spotykanie po prostu się z ludźmi. Tego do mnie zastąpi, czy jakieś wyobcowane miejsce pracy, czy zamknięte chociażby bary, restauracje, w których nie możemy się z ludźmi widzieć. Dzisiaj się znamy z kimś, możemy porozmawiać przez wideo, możemy próbować różne rzeczy, że tak powiem, zrozumieć, ustawić, jakiś biznes zrobić, ale na dłuższą metę, wierzcie mi Państwo, że te więzi są dużo słabsze i dużo gorsze, nawet w takim porozumieniu się, niż osobiste spotkania, niż praca w grupie razem w jednym miejscu. Zresztą akurat jestem przykładem tutaj, że nasza firma jest rozproszona również jeśli chodzi o pracowników. Część osób pracuje w centrali w Bielsku, część w Krakowie, część w Katowicach, część tutaj również w Warszawie. Potrafimy współpracować, ale jednak w newralgicznych momentach, w takich sprawach ważnych spotykamy się i jest ta interakcja. Więc na pewno część osób zostanie, ale popyt na powierzchnię biurową w mojej ocenie wróci. Wróci być może nawet, jak niektórzy przewidują, z jakąś tam pewną siłą związaną z tym, że jednak trzeba będzie trochę inaczej urządzać te biura, trzeba będzie trochę inaczej rozstawiać biurka, czy inaczej organizować pracę. No i tak jak mówiłam, będzie to miało ten wpływ na rynek nieruchomości, że jeśli wrócą właśnie ludzie do biur, jeśli wrócą ludzie na uczelnie, no to będzie to ściśle skorelowane również z popytem na mieszkania na wynajem, na pracę, która wymaga przemieszczenia się na przykład od swojego miejsca zamieszkania do zupełnie innego miasta.
Mamy też pytanie bardzo konkretne a propos przyszłego roku i nowych obostrzeń energetycznych, które mają dotyczyć budynków. Jeden z czytelników pyta, jak będą kształtowały się ceny nieruchomości od 2021 roku właśnie w związku z tymi zmianami przepisów oraz czy w perspektywie na przykład 5-10 lat zostaną wprowadzone nowe wymagania, które mogą znowu podnieść cenę metra kwadratowego mieszkania. No to ciekawe pytanie, zwłaszcza te 5-10 lat do przodu. To pytanie pana jest bardzo zabawne. Ja nie wiem, co będzie w przyszłym roku, a co dopiero 5-10 lat do przodu. No ale załóżmy, proszę państwa, rzeczywiście od nowego roku wchodzą takie wytyczne, które dotyczą energooszczędności. No de facto wpływ będzie różny w różnych miastach. Ja mam przed sobą taką mapę, która pokazuje współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej w zależności od miasta. I ona się waha. I powiem państwu, że w miastach, które wcześniej, mówiąc tak jakby kolokwialnie, żeby wszyscy zrozumieli, gdzie dystrybutorzy energii przygotowali się na te przepisy, wprowadzili rozwiązania technologiczne, które poprawiają te parametry, na przykład korzystają z biopaliw czy z jakiejś innej energii odnawialnej, gestor, mówiąc krócej, tych właśnie źródeł energii, czyli ten dystrybutor energii, poprawi parametr, który jest potem wymagany do skalkulowania przez dewelopera. W miastach, które mają słabsze te parametry, czyli wyższy ten współczynnik, niestety, o którym mówię, no więcej będzie musiał tutaj wykonać deweloper, żeby sobie ten wymagany wskaźnik poprawić, a więc będzie pewnie musiał zastosować lepszą stolarkę okienną o lepszych parametrach, czy na przykład systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła, czy fotowoltaikę. Czyli mówiąc krócej, diabeł tkwi w szczegółach, czy w pewnym wskaźniku, w parametrach, który zgodnie z regulacjami jest wzór, do którego trzeba będzie się dostosować w zakresie tej energooszczędności. Jeżeli budynek korzysta już z ekoenergii dostarczanej przez gestora w danym mieście, no to mniej musi zrobić deweloper. Jeżeli w danym mieście są słabsze te parametry, to więcej będzie wymagań w stosunku do dewelopera. Z takiej jakby aktualnej mapy to tylko mogę powiedzieć, że najlepiej tak na przynajmniej z tych większych miast wypadają miasta takie jak Łódź, Białystok, Lublin. Trochę gorzej kształtuje się ta sytuacja w Katowicach, w Bydgoszczy czy Olsztynie, gdzie ten wskaźnik przekracza 1, a w tych miastach lepszych ten wskaźnik jest na poziomie 0,3-0,4. Także no to jest troszkę skomplikowane dla słuchaczy czy dla czytelników potem, ale w istocie jakby będzie w niektórych miastach wpływało na koszty, no po prostu będzie droższa inwestycja w miastach, które są mniej eko. Bardzo dziękuję i pani doktor, i wszystkim państwu. Dobrnęliśmy do końca naszej debaty. Pytań jest wiele, mam nadzieję, że jeszcze w kolejnych tygodniach będziemy mieli okazję, żeby na nie poodpowiadać. Bardzo jeszcze raz dziękuję państwu za udział. Życzę wszystkiego dobrego, a państwa, naszych widzów, dziękujemy. Zapraszam na łamebankiet.pl.